Witam Państwa serdecznie w naszym studio Beata Włodarczyk i Mikołaj Konopka, kręglarze Polonii 1912 Leszno. Witam serdecznie. Emocje już rozumiem, że opadły, tak? Po Mistrzostwach Europy. Emocje będą jeszcze się trzymały. Europy, dobrze powiedziałam? Mistrzostw świata, właśnie. Pomyliłam, tak. No właśnie, emocje opadły, bo wróciliście w sobotę wieczorem, tak? Do Leszna. No to coś o tych mistrzostwach. Pani Beata zdobyła tytuł Mistrzyni Świata, Mikołaj bez medalu, co prawda, tak? Ale zaraz przejdziemy do poszczególnych osób. Ja chciałam też powiedzieć, no bo Mistrzostwa Świata w sprintach. O co chodzi przede wszystkim w sprintach, Mikołaj? Sprint jest to konkurencja jednodniowa, rozgrywana na mniejszą liczbę rzutów, aniżeli to tradycyjne granie. Na czym to polega, bo można obejrzeć podczas tych mistrzostw w internecie, także... Ale ci, tak którzy... jakbyśmy mogli wytłumaczyć troszkę naszym widzom, czy można to wytłumaczyć? Znaczy jest drabinka taka jak w tenisie, czyli jeden przeciwnik gra ze swoim rywalem, tylko on go interesuje, dwa tory się gra na 20 rzutów, 10 do pełnych, 10 do tak zwanych zbieranych. Jeśli jest 2 do 0, to wiadomo, że ten, który wygrał, awansuje do następnej rundy, co udało się tutaj pani Beacie pięciokrotnie tego dnia. W przypadku remisu w torach po jeden rozgrywane są tak zwane rzuty śmierci. 3 rzuty każda osoba oddaje i ta osoba, która zgromadzi większą liczbę punktów, awansuje do następnej rundy. Moja bolączka, gdzie w ćwierćfinale odpadłem właśnie po tych rzutach śmierci, także to... To zaraz jeszcze do nich przejdziemy, ale rozumiem, że sprinty to znaczy, że to jest taka szybka gra bardzo, tak? Szybka gra i można bardzo szybko gdzieś tam, powiedzmy, zawalić, ale można też właśnie gładko przychodzić, tak jak ja, ale to trzeba mieć naprawdę dzień konia. I umiejętności, dobra. Bo właśnie sobie zapisałam, że ta konkurencja jest bardzo trudna, wymagająca ogromnych umiejętności i odporności psychicznej, tak rozumiem? Bo tutaj też chyba to odgrywa kluczową rolę. No jeżeli chodzi o odporność psychiczną, to czy to sprinty, czy na takim graniu na takim światowym poziomie też trzeba mieć też, bo zawodnicy, co pokazały teraz Mistrzostwa Świata, zawodnicy wielkiej klasy, albo to psychicznie, bądź fizycznie poodpadali, byli gorsi od naprawdę naszych zawodników i to nikt by o tym nie pomyślał. Także odporność psychiczną trzeba mieć w każdej konkurencji. I wspomniała Pani też o tej kondycji fizycznej, tak? No bo pewnie komuś może się wydawać, że no w kręglach, no jaką trzeba mieć tak naprawdę kondycję fizyczną? No tutaj chyba nie trzeba opowiadać, tylko zaprosić tutaj wszystkich słuchaczy na Strzelecką 9. Można spróbować, tak wydaje się na pierwszy rzut oka, że gdzieś tam przy piwie można sobie porzucać. Proponuję oddać sobie 2-3 razy w tygodniu po 120 rzutów i spróbować w weekend wstać z łóżka, także wtedy no właśnie, do tego zachęcam. No właśnie, a które części ciała trzeba w takim razie ćwiczyć? No na pewno nogi są ważne i co najczęściej ulega kontuzji w tym sporcie, to kręgosłup i kolana. Każdy sport, który uprawia się amatorsko, to jest samo zdrowie, ale jeżeli się uprawia go już wyczynowo, tak jak w naszym przypadku, no to kontuzje się zdarzają i... Wy odczuwacie już tak, nie wiem, pod koniec sezonu właśnie, że któraś tam część ciała już jest, no można powiedzieć, zmęczona, tak? Zdecydowanie tak. Dobrze, to wróćmy w takim razie do tych Mistrzostw Świata. Pani Beata została mistrzynią, zrobiła sobie prezent tak na urodzinę. Jak ta rywalizacja przebiegała? Bo mamy tak najpierw francuska, później reprezentantka Słowacji, Węgierka, znów francuska i na koniec Słowenia. Tak to wyglądało? Wszystkie były takie gładkie te pojedynki? To znaczy po wynikach wygląda w sumie to, że to było bardzo gładko, ale no to tak nie było, wiadomo. I na pierwszy rzut oka Francja, powiedzmy, jest tam poniżej poziomu naszego, no ale jak się okazuje, ta zawodniczka, która grała w pierwszej rundzie ze mną, to jest typowo przygotowywana tylko na sprinty. Wydawałoby się teoretycznie łatwy kąsek, ale niestety nie było wcale tak łatwo. I zresztą ona zrobiła też, zaraz po mnie, jeden z najlepszych wyników, no ale miała tego pecha, że zagrała ze mną. Mikołaj, u Ciebie jak to wyglądało, ta rywalizacja po kolei? W sprintach, czyli w sprintach najpierw powiedzmy. Pierwszy pojedynek bardzo, bardzo łatwy akurat ze Stończykiem. Także też jest to nacja, która gdzieś tam się nie wybija i faktycznie tak jak miało być do jednej bramki, tak było. W drugim pojedynku grałem akurat ze Słowakiem, który rundę wcześniej pokonał mojego klubowego kolegę, także gdzieś tam to... Ta lampka się zapaliła, że trzeba uważać, ale też po wyrównanym pojedynku, tak jest, po wyrównanym pojedynku się udało 2 do 0 wygrać. No i ćwierćfinale o medal z Francuzem. Niestety tutaj 1-1 w torach i rzuty śmierci. Po dwóch rzutach jeszcze prowadziłem, ostatni rzut niestety się nie udał
i z medalu nici, ale może za 2 lata. Mikołaj, czego zabrakło w takim razie? Tutaj chyba tylko można mówić o szczęściu, bo oddałem 7 idealnych rzutów końcowych tego drugiego toru, 2 idealne rzuty śmierci, no i jeden się nie udał, tak więc tutaj chyba... No, ale twój rywal później to, z tego co wiem, w finale tak się znalazł, więc no nie byle kto chyba, tak? To znaczy nie jest to zawodnik jakiś, którego bym się tam obawiał, ale no tutaj doszedł do finału i należały mu się szczere gratulacje, bo był lepszy, tak? Pani Beato, panią odczuwała już zmęczenie przy tym 5 pojedynku? To znaczy, powinnam się przyznać do tego, że odczuwałam już przed startami. Nabawiłam się lekkiej kontuzji kolana, ale no na szczęście na co dzień gram jako w drużynie, gram w niemieckim zespole Wiktorii Bamberg i dziewczęta mi tam załatwiły swoją rehabilitantkę, wypożyczyły. A co się stało z tym kolanem? No po prostu padło. No jest to po całym sezonie tyle przygotowań do Mistrzostw Świata, to jest to trochę obciążeniem wielkim. My mamy mecze, rozgrywamy tydzień w tydzień od września do kwietnia, tak jak trwa liga, tak właściwie rzadko kiedy jest przerwa. No i niestety w nieodpowiednim momencie to padło, ale no postawiła mnie na nogi rehabilitantka niemiecka i wybiła mi z głowy o tym, żeby myśleć o niewystartowaniu. No a była właśnie taka myśl, pojawiła tak się w głowie, że tak, że w 90% tak było tak, że niestety nie wystąpię. No my niestety, jeżeli chodzi o finanse, nie ma zbyt dużo tego. Dobrze, że za swoje nie jeździmy jeszcze na takie międzynarodowe zawody, ale no niestety nie stać ekipy polskiej na lekarza, na rehabilitanta, na tego typu cuda. No ale się udało i właściwie chyba poziom adrenaliny pomógł mi też przy okazji zapomnieć o tym, że coś boli. Walczyłam jak mogłam. No, w sumie ta pierwsza runda, tak jak wspomniałam, wcale nie była taka lekka. Ale trzecia cieszyła najbardziej, bo najbardziej stresowało, ale też najbardziej już zwycięstwo cieszyło, bo było to już zapewniona strefa medalowa. Poza tym grałam z Węgierką, która jest światowej sławy. No właśnie, i tutaj padł ten rekord. Przecież i wtedy jeszcze padł rekord tym, świata, także ciarki przechodzą do tej pory. Trener stwierdził, co mi się najbardziej podobało, że właściwie co by mnie zatrzymało, to chyba czołg. Także super, no na zwieńczenie kariery, bo jest to mój ostatni występ na, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, no nic więcej nie można sobie wymarzyć. Złoty medal i rekord świata to... Ale postanowiła pani, nie wiem, z racji, nie wiem, to jest, nie wiem, wiek przychodzi jakiś... Nie, no widać, że młoda jestem, także nie z racji wieku. Ale to dlaczego nie, to w takim razie? Już, to jest naprawdę wyczerpujący sezon, jeżeli są Mistrzostwa Świata. Ja uprawiam ten sport 34 lata i właściwie od 32 lat jeżdżę na wszystkie Mistrzostwa Świata, Puchary Świata. No naprawdę to już jest wykańczające i co ale mogę powiedzieć, nie dlaczego? Pani grała tak. Jeżeli chodzi o starty indywidualne, to oczywiście jako Polonia Leszno, bo taką zawodniczką jestem. No właśnie, bo to jest istotne, że tu się zdobywa ten medal, który pani zdobyła, no to jako Polonia, tak? Oczywiście, jako Polska, reprezentacja Polski. Tak? I tu jestem przede wszystkim zawodniczką Polonii Leszno. Jeżeli chodzi o występy drużynowe, tylko występuję w niemieckim klubie, co też na pewno no, jakieś plusy przynosi. Jednak na co dzień się spotykam ze światowymi zawodnikami. Co roku występujemy w Pucharach Świata, w Eurolidze. Jeżeli chodzi o Euroligę i Puchary Świata, to nie zawsze znajdują się pieniądze na to, żeby kluby polskie mogły występować. Ja występuję co roku i to ta styczność z tymi zawodnikami to też na pewno swoje robi. I ten poziom, być może ten mój poziom wyższy niż pozostałych zawodniczek jest też z tego powodu. Mikołaj, ty jesteś zadowolony, mimo że nie zdobyłeś medalu, jesteś zadowolona? No, musiałbym skłamać, gdybym powiedział, że nie, bo przed wyjazdem zakładałem sobie wejście do 16, 2 lata temu byłem w 32. Bo ostatecznie które miejsce zajęłeś teraz? Indywidualnie 9. Tak więc, gdybym powiedział, że nie jestem zadowolony, to bym skłamał, aczkolwiek no, z przebiegu całych mistrzostw na pewno liczyłem po cichu, że indywidualnie do tej 8 uda się wejść. Medal w sprintach był na wyciągnięcie ręki, zamiast go podnieść, to go nadepnąłem niestety, ale za 2 lata na pewno odbierzemy to, co nasze. Tutaj wykorzystując słowa mistrzyni, że ważne jest to, żeby się spotykać co roku z tymi najlepszymi, to pozwolę sobie na taką drobną prywatę w imieniu całej drużyny, wszystkich chłopaków i wszystkich życzliwych, którzy by chcieli
nam pomóc, żebyśmy co roku mogli się z tymi najlepszymi spotykać, to chciałbym zachęcić do tego, że żeby nam pomóc i pokazaliśmy, że to nie tylko na kręgielni można wypić piwo, ale też naprawdę jechać i walczyć. I chcielibyśmy teraz w październiku pojechać do Bolzano, co pan prezydent nam obiecał. A nie ukrywam, że dodatkowo chcielibyśmy się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, ale oprócz tego, żebyśmy tam kwalifikacje zdobyli, to też potrzeba trochę pieniążków, także jeśli ktoś by nam chciał pomóc, to z tego miejsca pragnę o to poprosić. Bo rozumiem, że to wszystko, o czym Mikołaj mówiłeś, wiąże się z wyjazdami właśnie zagranicznymi, tak? Tak jest, no ta Liga Mistrzów jest dosyć brutalna, bo w zasadzie wyjeżdża się tam na jeden dzień, rozgrywa się mecz i się wraca, tak? Są to pieniądze związane w zasadzie tylko i wyłącznie z paliwem, z transportem i tak dalej. Z jednej strony patrząc, nie są to wielkie koszty. Ale gdzie na przykład te wyjazdy do... Czy możemy trafić, tak jak kiedyś trafiliśmy jeszcze w miarę szczęśliwie. No właśnie, bo już kiedyś startowaliście przecież w Lidze tak, Mistrzów. Tak, pokazaliśmy się akurat wtedy z fajnej strony. Możemy trafić Niemców zaraz gdzieś tam powiedzmy za granicą, a możemy jechać do Serbii, tak? Także tutaj reguły nie ma, a chcielibyśmy to zrobić, bo mamy drużynę, która naprawdę może coś tam osiągnąć. No właśnie, wszyscy w drużynie są to młodzi ludzie, których stać na wiele i szkoda byłoby, żeby oni właśnie odpuszczali, żeby grali tylko na poziomie Polski, gdzie te kręgielnie też nie są takie jak w różnych innych krajach. A to wszystko składa się na te małe sukcesy. Jeżeli ktoś chce grać na średnim poziomie, to może trenować w Polsce, nigdzie nie wyjeżdżać i sobie na tym średnim poziomie grać. Ale jeżeli chcemy już myśleć o medalach, to, no to tak jak mówię, w moim przypadku właśnie to i to jest to niewielkim kosztem, bo nie są to wielkie wydatki, a jednak gdzieś tam pomagają. A czy wy jeszcze w tym sezonie gdzieś jedziecie właśnie? Czy to już jest koniec, odpoczynek? Nie, na szczęście to już jest koniec. Mikołaj, u ciebie też? No jeden towarzyski turniej został, ale to już tylko towarzysko, także tutaj... To jakby podsumować cały sezon? Pokrótce, pani Beato, no rozumiem, że no, bardzo udane. Ja jeszcze właściwie zapomniałam, ja też mam przecież wyjazd, bo jeszcze mam finał Pucharu Niemiec za miesiąc, także rzeczywiście to nie jest koniec. No my zdobyłyśmy z drużyną Mistrzostwo Niemiec, tak jak mówię, za chwilę jeszcze jest Puchar Niemiec, gdzie oczywiście liczę na to, że też go wygramy. W Polsce zdobyłam Mistrzostwo Polski Sprintów, tylko wtedy mogłam wystąpić. Tak to niestety w te weekendy, kiedy są na przykład tak jak Mistrzostwa Polskie indywidualne, to niestety występuję w tej lidze. No wygrałam jakiś tam turniej Grand Prix. No, złoto to już nie muszę powtarzać, to jest po prostu największy sukces nie tylko tego sezonu, ale całego mojego życia. I... Pani Beato, tak mi się skojarzy teraz, jeszcze nasunęło pytanie, czy tam, gdzie pani trenuje kręgle, no bo nie oszukujmy się, w Polsce kręgle to jest sport niszowy i tak jest traktowany, tak? Tak. A tam, gdzie pani gra za granicą? Jeżeli chodzi o niemieckie kluby, to tam jest po parę lig. U nas jest jedna liga, powiedzmy męska czy kobieca i to tych drużyn nie jest zbyt dużo. Tam jest tych lig, przynajmniej w Niemczech jest i pierwsza liga i potem północna, południowa i okręgowe i naprawdę tych drużyn jest wiele. No mają też z czego wybierać. U nas brakuje tej młodzieży, która chętnie by usiadła zamiast do komputera, przyszłaby na kręgielnię i wiadomo, że inne może jest oczekiwanie tej młodzieży. Młodzież w tej chwili pierwsze co to może zapyta, a co można z tego mieć? No niestety w naszym przypadku satysfakcja, ale co nie buduje jak sukcesy własnego nawet ego, także zapraszamy serdecznie na kręgielnię i to zwłaszcza młodzież, która mam nadzieję, że za moim przykładem też będzie zdobywała, skoro ja odchodzę, to oczekuję, że będzie ktoś tam, no przede wszystkim liczę na moje dzieci, obydwoje i córka i syn grają w kręgle, także liczę, że teraz będę się cieszyć z ich medali. Mikołaj, co powinno zachęcić tych młodych ludzi, żeby przyjść na kręgielnię? No chyba to, żeby samemu można się gdzieś tam spełnić. Nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być Lewandowskim, tak? Czy Kurkiem, ale żeby być Beatą Wodarczyk drugą, to na pewno kilka dziewczynek by się w Lesznie może kiedyś znalazło. No a u chłopców no, ciężko mi to powiedzieć, bo to chyba musi być gdzieś tam zarażone w domu póki co, bo jakoś tutaj mówię, możemy zachęcać, aczkolwiek, że ci chłopcy z Orlika przyjdą na kręgielnię, to chyba tylko przypadkowo, ale no to są tutaj złożone działania i klub musi podjąć takowe, żeby ci chłopcy chcieli przyjść i tutaj pan kierownik
miasto i tak dalej. No ale coś można zrobić, bo jednak wiele dzieci w ogóle nawet nie wie, że takie coś jest i dobrze, no, że tutaj się po naszym spotkaniu miejmy nadzieję. Zachęcimy ich do tego. Mikołaj, ale wrócę do pytania, które zadałam pani Bacie. Ty jesteś zadowolony już tak na koniec z całego sezonu? Mhm. Z tego sezonu jak najbardziej. Mistrzostwa Świata odcinam grubą kreską, bo już jesteśmy po, ale złoty medal drużynowy z moimi kolegami zdobyty. I utarcie, trzeci raz rzędu i utarcie nosa kilku osobom do nas wrogo nastawionym, no to piękniejszej rzeczy nie było. Także tutaj chyba tylko wierzy, złoto. Tutaj też taka rywalizacja jest pomiędzy drużynami. W każdym sporcie. Bijmistrza. To jest powiedzenie prawdziwe. To czekamy na kolejny sezon. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.